może być niżej. Dzisiaj jako Lewica zbieramy podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o rencie wdowy. Jest to projekt, który powoduje, że w tym projekcie będziemy chcieli, żeby emeryt po zmarłym współmałżonku również otrzymywał 50% świadczenia lub będzie miał do wyboru, albo otrzyma 80% świadczenia małżonka i dodatkowo 50% swojego świadczenia. Jak ludzie reagują? Dużo osób podpisuje? Tak, ludzie bardzo chętnie podpisują ten projekt obywatelski, bo uważają, że teraz obecnie jest niesprawiedliwy. Jeżeli taka osoba, współmałżonek, pozostaje sam z jednym świadczeniem, no niestety może to, co dostaje, może być niewystarczające, żeby zapewnić podstawowe potrzeby życiowe w ciągu miesiąca. Dlatego ten projekt jest tak ważny i powoduje, że jednak jeżeli jedna osoba zostaje dalej, że tak powiem, przy życiu, to będzie miała zapewnione godne warunki, żeby mieszkać, tak? I żeby zapewnić sobie podstawowe potrzeby.